O życiu i śmierci wroga państwa decyduje Führer. Uważana za zaginioną księga, która skrywała przed nami tajemnice więźniów przez kilkadziesiąt lat. Ta fabryka nadal pozostaje fabryką tajną, pełną tajemnic. Dzisiaj opowiemy wam o niezwykłym odkryciu, jakiego dokonał Norbert Konarzewski, autor książki Powrót niepożądany. To wspomnienia jego wujka, Romana. Był w Dyhernfurt więźniem i miał pod lufami SS-mańskich karabinów produkować tajną broń dla trzeciej Rzeszy. Mamy dla was bardzo ważną informację. Dla pięciu pierwszych nowych wspierających, którzy zdecydują się wspierać nas na progu srebrnym, wysyłamy książki Norberta Konarzewskiego z jego osobistą dedykacją i z podpisem całego zespołu History Hiking. Klikajcie w przycisk Wesprzyj pod tym filmem. Dodatkowo otrzymujecie różne bonusy. Właśnie w tym momencie dla wszystkich, którzy nas wspierają, publikujemy wywiad z Norbertem Konarzewskim. To jednak nie koniec. Otrzymujecie od nas podcasty audio, wywiady ze świadkami historii, pocztówki, wlepki, mapki i wiele, wiele innych. Na naszym pokładzie serdecznie witamy nowych mecenasów: Rafała Dzierżanowskiego, Jana Zielosko, Stefuneku i Adama Zgursowich. Pozdrawiamy też naszych stałych wspierających: Jarosława Zembeka, Tomasza Barabasza, Grzegorza Barszcza, Galicję Productions i Marcina Lukomskiego. Kolejnych mecenasów, dzięki którym możemy realizować nowe filmy, poznacie za tydzień. Serdecznie wszystkim wam dziękujemy. Zanim przejdziemy do sedna odcinka, sponsorem programu jest producent gry Call of War, dzięki której masz możliwość napisania historii na nowo. Call of War to darmowa gra online. To strategia, w której wybierasz prawdziwy kraj, żeby poprowadzić go przez II wojnę światową. Walczysz nawet z setką innych graczy w czasie rzeczywistym. Uzbrajasz swoją armię w czołgi, samoloty i tajne rodzaje broni. Wypowiadasz wojny i zawierasz pakty z innymi graczami. Zaplanuj własną strategię, stocz epickie bitwy i podbij świat. Sam lubię w tej grze najbardziej to, że wymaga długoterminowego planowania i można w niej zawierać sojusze, a wszystko to w realiach II wojny światowej. Możesz grać zarówno na PC-cie, jak i smartfonie. Mamy dla ciebie ekskluzywny prezent. 13 tysięcy złota i miesiąc subskrypcji premium za darmo. Oferta jest ważna tylko przez 30 dni, więc nie trać czasu. Kliknij w link w opisie pod filmem, wybierz swój kraj i walcz o zwycięstwo. A teraz zapraszamy na kolejną historyczną podróż. To, co trzymam w rękach, to prawdziwy skarb. Uważana za zaginioną księga, która skrywała przed nami tajemnice więźniów przez kilkadziesiąt lat. Rok temu dotarł do niej Norbert Konarzewski, dla którego Roman był wujkiem. Zawiera ona wstrząsające relacje, między innymi o szalonych, psychopatycznych eksperymentach na ludziach, które działy się tu, w Dyhernfurt 1. Było to miejsce tajne i dzięki relacjom więźniów możemy poznać więcej szczegółów. To jedno z niewielu zdjęć lotniczych, jakie zostały wykonane w roku 1944. W momencie, kiedy po raz pierwszy dostałem do rąk wspomnienia Romana Konarzewskiego, byłem zaskoczony, ponieważ szukając w historii rodziny, nigdy nie natrafiłem na ślad jego wspomnień. Ten jego maszynopis przeleżał 40 lat w szufladzie. W momencie, kiedy go otworzyłem, przeczytałem od deski do deski i wiedziałem, że po prostu muszę przepisać ten materiał po to, żeby ocalić go od zapomnienia. Ponadto była jeszcze jedna ważna rzecz. Chciałem spłacić dług pokoleniowy, ponieważ jego ojciec Stanisław uratował moją babcię, mojego ojca i jego trójkę rodzeństwa.
My, ostatni Mohikanie, tajemniczego podobozu Dyhernfurt I, więźniowie komanda, straceńców, apelujemy do was i następnych pokoleń. Nie wyrywajcie kart z naszej historii. Idźcie pod rękę z historią przeszłości poprzez teraźniejszość. Nie zapominajcie o ciemnej nocy okupacji. Zapamiętać to znaczy przypominać sobie i innym. Pamiętajcie, że przeszłość lubi wracać. Przeszłość szybko nie przemija. Jeszcze dzisiaj trwa pościg za przeszłością. Nie pozwólcie spisać cierpień narodu polskiego na straty historyczne. Wracanie do obozowych przeżyć to nie psychiczne schorzenie, lecz doniosłe wołanie o pokój między narodami. To przestroga dla innych przed wojennym kataklizmem. Pragniemy przywrócić światu sumienie. W obrębie tajnej fabryki III Rzeszy powstają dwa obozy dla więźniów tajnego komanda. My jesteśmy teraz w miejscu, gdzie znajdował się obóz Dyhernfurt II. I spod gęstej roślinności do dziś możemy zobaczyć infrastrukturę obozową. Za mną pozostałości po murze, jakim był otoczony obóz. To więźniowie właśnie z drugiego obozu mieli rozbudowywać fabrykę. Roman Konarzewski trafia do Dyhernfurt I i tam wraz z innymi więźniami tajnego komanda ma napełniać niemieckie bomby i pociski artyleryjskie trującym tabunem. Środkiem, który przez ONZ został nazwany wprost bronią masowego rażenia. Jego składowanie do dzisiaj jest zabronione w myśl nierozprzestrzeniania broni chemicznej. Kiedy Roman Konarzewski przekroczył mury obozu Dyhernfurt I, usłyszał takie słowa. Tu jest dobrze, a nawet bardzo dobrze. Nawet niedzielę mamy wolne, ale stąd wychodzi się jedynie przez komin. Teren całej fabryki był kamuflowany i bardzo silnie zabezpieczony. Dookoła rozstawione były stanowiska artyleryjskie. Teren był maskowany siatkami maskującymi. W zależności od pory roku jej kolory zmieniały się. Nawet mysz nie mogła przecisnąć się na teren fabryki. Świat miał nie dowiedzieć się o tym miejscu. Miało to być miejsce, w którym Adolf Hitler chciał stworzyć broń, która pomogłaby mu zwyciężyć w II wojnie światowej. Ta praca docierania do historii, do prawdy zajęła mi prawie 3 lata. Powoli dowiadywaliśmy się, że obiekty, które wydawało nam się, że nie istnieją, pozostały, są okryte mgłą tajemnicy i z dnia na dzień dowiadywaliśmy się, że ta fabryka nadal pozostaje fabryką tajną, pełną tajemnic. Strzegący tego miejsca SS-mani mieli pilnować tajności obiektu i pilnować pracujących tutaj więźniów, ale nie mogli pod byle pretekstem więźniów mordować. Ten obóz różnił się całkowicie od obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy. I Romanowi Konarzewskiemu także wydawało się to dziwne. Dlaczego SS-mani nie pastwią się pod byle pretekstem nad Bogu ducha winnymi ludźmi? SS-mani nie mogli tutaj robić tego, co żywnie im się podoba. Mało tego, musieli podpisywać specjalne zobowiązanie pod groźbą surowej kary, że będą strzec tajemnicy Dyhernfurt. Po zwolnieniu ze służby w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen będę strzegł najściślej tajemnicy o obozie koncentracyjnym i jego instytucjach, jak również wszystkich wydarzeniach, o których dowiem się osobiście i w sposób szczególnie pouczony i świadomy jestem, że w razie złamania przyrzeczenia powyższego liczyć się muszę z osadzeniem w obozie koncentracyjnym. I wyobraźcie sobie, że do takiego właśnie miejsca ojciec wysłał swoich synów. Po obozie Dyhernfurt I zostało bardzo niewiele. Po Dyhernfurt II
ruiny baraków, w których byli zamknięci więźniowie tajnego komanda. Jak Roman Konarzewski i jego bracia znaleźli się w tym strasznym miejscu? W roku 1943 cała rodzina Konarzewskich zostaje aresztowana za przynależność do Armii Krajowej. Ojciec i trójka jego synów trafiają do Gross Rosen. Ojciec Stanisław otrzymał pracę w obozowej kancelarii i to właśnie tam dowiedział się o tym, że będzie nabór więźniów do tajnego komanda. Komanda, o którym żaden z więźniów nie wiedział. Jedno było pewne. Z tego komanda do Gross Rosen w Rogoźnicy nie wracały trupy, a to rodziło nadzieję. Skoro nie wracają zwłoki zamordowanych więźniów, to być może dobrowolne zgłoszenie się do tego komanda jest jedyną możliwością ratunku. Ojciec Romana Konarzewskiego stanął przed bardzo trudnym dylematem. Musiał podjąć decyzję, od której nie było odwrotu. O życiu i śmierci wroga państwa decyduje Führer. Żaden narodowy socjalista nie ma prawa dotykać więźnia i znęcać się nad nim fizycznie. Dokument takiej treści podpisywali SS-mani w Dyhernfurt. Więc Stanisław Konarzewski, który dobrowolnie zdecydował się, aby całą trójkę swoich synów wpisać na listę tych, którzy trafią do tego miejsca, miał poniekąd rację, bo obóz na pierwszy rzut oka wydawał się łagodniejszy niż Gross Rosen. Było to złudzenie. To, jak naprawdę wyglądał ten obóz, zostało idealnie opisane w słowach jednego z więźniów, Rudolfa Starego. Inni więźniowie zrobili na mnie przygnębiające wrażenie. Przede wszystkim czuć było od nich coś omdlewającego, powodującego torsję. Wyglądali na opuchniętych, a wielu z nich miało zaropiałe oczy. W wyblakłych oczach malował się lęk. Wszyscy byli przygnębieni. Niemcy do ostatnich dni II wojny światowej tropili i wyłapywali więźniów tajnego komanda. Prawda o tym strasznym miejscu, o tajnej fabryce III Rzeszy, nigdy nie mogła ujrzeć światła dziennego. Nie udało się. Wszystko za sprawą jednego więźnia. Pasiak, który widzicie za mną, należał do Romana Konarzewskiego. Ten konkretny jest repliką, bo to, co stało się z oryginałem, jest osobną, bardzo ciekawą historią, do której wrócimy. Potworne bóle głowy, widoczne zmiany na ciele, koszmarne trudności z oddychaniem, a nawet ślepotę powodował Tabun. Środek, którym Niemcy pod lufami karabinów kazali więźniom napełniać swoje pociski artyleryjskie i bomby. Taka była cena, jaką więźniowie musieli płacić za troszeczkę lepsze racje żywnościowe i z pozoru lżejszą pracę. Niemcy w Dyhernfurt sprawdzali też, jak Tabun działa i ile czasu potrzebuje ludzki organizm, aby dojść do siebie. I niestety swoje chore eksperymenty przeprowadzali na ludziach. Stefan Adamowicz tak opisał ten proceder. Dokonywano na nas eksperymentów. Ja sam byłem dwukrotnie poddawany takim próbom. Po każdym eksperymencie zatruwania gazem otrzymywałem jakieś zastrzyki dożylne i atropinę zakrapianą do oczu celem rozszerzenia źrenic. Kilku więźniów, którzy oślepli, skierowano na zagładę do Gross Rosen. Działanie Tabunu pozostawiło u mnie nieodwracalne schorzenia systemu nerwowego i nadciśnienie. Maska przeciwgazowa, jaką mieli mieć zawsze przy sobie więźniowie tajnego komanda Dyhernfurt. W teorii powinni nosić je cały czas. Pracowali przecież z środkiem, który uważany jest do dziś za broń masowego rażenia. Ale
Niemcy pozwolili im zakładać maski przeciwgazowe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy napełniali pociski trującym gazem i tylko i wyłącznie, gdy pracowali przy piecach próżniowych. Więzień w hali nie mógł mieć założonej maski na twarz, a trujący gaz dostawał się do jego organizmu także przez skórę. Maska przeciwgazowa wcale nie chroniła przed śmiercią. Dla Romana Konarzewskiego jego nowym domem był obóz koncentracyjny. Żył historią, żył więźniami. Ja pamiętam, jak gdy byłem małym dzieckiem, mój stryj mówił, nie idziemy do domu Romana Konarzewskiego, bo on opowiada tam straszne historie. To są straszne historie nieprzeznaczone dla dzieci. Roman Konarzewski był świadkiem scen rodem z horroru. Pewnego dnia SS-mani wyprowadzają grupę więźniów do pracy w polu. Ustawiają ich do liczenia. I nagle trójka z nich, Rosjanie, rzucają się do ucieczki. Słychać krzyki, padają strzały. Niemcy puszczają za uciekinierami psy. Tych, którzy zostali, ustawili w szeregu, kazali czekać. Każdy z tych, którzy stali w tym miejscu, wiedział, że za próbę ucieczki może być tylko jedna kara. Śmierć. Po kilku godzinach przyjeżdża ciężarówka. SS-mani każą otwierać więźniom klapę. Wypadają zmasakrowane zwłoki. Ciała więźniów rozerwane przez psy. Podły SS-man Karl Galasz każe wszystkim obserwować zwłoki ku przestrodze, żeby nikomu nie przyszedł do głowy pomysł ucieczki kolejny raz. W tym samym czasie mówi do więźniów, że wszyscy okoliczni mieszkańcy wiedzą, że są bandytami i nikt im nie pomoże, a jeśli ktoś spróbuje uciec, to zamordują ich rodziny. W tym samym dniu SS-man Galasz zastrzelił więźnia tylko dlatego, że ten nie oddał mu należytych honorów. Te wspomnienia zapisały się w głowie Romana Konarzewskiego tak bardzo, że obóz Dyhernfurt miał on w swojej głowie przez cały czas do końca swojego życia. Roman Konarzewski nigdy nie zapomniał o obozie i współwięźniach. W latach 80. był wolontariuszem w Muzeum Gross-Rosen. Jego ostatnią wolą po śmierci było pochowanie go w obozowym pasiaku. Po II wojnie światowej Roman Konarzewski już na własną rękę prowadził swoje prywatne śledztwo dotyczące komanda Dyhernfurt. Docierał do więźniów, którzy byli w tym obozie. Na podstawie ich zeznań zbierał informacje. Chciał, aby prawda o tajnym komandzie i o fabryce III Rzeszy ujrzała światło dzienne i przestała być tajemnicą. Do końca swoich dni zabiegał o prawdę i sprawiedliwość. Przez jednego ze współwięźniów udało mu się dotrzeć do firmy Anorgana, która była filią koncernu IG Farben. Napisał pismo, starał się o odszkodowania dla więźniów, których IG Farben wykorzystywała nie tylko w przemyśle zbrojeniowym III Rzeszy, ale także dopuszczała, aby na terenie ich zakładów Niemcy przeprowadzali eksperymenty na ludziach. Odpowiedź, jaką otrzymał od IG Farben, nie powinna być dla nikogo zaskoczeniem. Filia Anorgana przestała istnieć. Nikt nie może wypłacić odszkodowań więźniom. To, co udało mu się zebrać, zostało przez niego spisane we wspomnienia. Na podstawie tych wspomnień powstała książka Norberta Konarzewskiego, którą z całego serca wam polecam. Do zobaczenia za tydzień. Bo musimy wiedzieć, że wojenna trauma przechodzi na kolejne pokolenia, na pokolenia dzieci, wnucząt, czy nawet rodziny pokrewnej, tak jak mojej. 3 lata swojego życia poświęciłem na odtworzeniu tej historii, badaniu, spotykaniu się z ludźmi, po to, aby właśnie móc zdobyć kolejne informacje, nie dla siebie, tylko dla swojego syna,
dla jego wnuków i innych osób, które byłyby zainteresowane lokalną historią.